are famous in Norway. Yes. Could you say hi to my followers? Oh, hey, hey. Tak jajko wygląda. Nie wiem co to wygląda, jak jakieś mini kasyno. Ale tak teraz? Paula nie myje włosów. It's malet. O kuźwa. Nie wiem co tu się dzieje. Jeden taki, jeden taki. Załóżmy białe okulary i nie mówmy nic Pauli. Okulary do ludzi. Co się w życiu liczy? We are 14 years old. Gdyby nie było za mało przygód, właśnie się zgubiłam. Hejoka wszystkim! Witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj jedziecie ze mną razem na obóz do Hiszpanii, a dokładnie do Lloret de Mar. Mega się jaram, bo nigdy w Hiszpanii nie byłam. Myślę, że zobaczmy, były jakieś fajne widoczki, piękna plaża, pyszne jedzenie, świetni ludzie i oczywiście imprezki. Tak dawno nie byłam na żadnym obozie, a kiedyś dosłownie jeździłam na nie co rok, dlatego teraz się strasznie z tego powodu cieszę, że mam taką możliwość tam jechać. Jadę razem z dwiema moimi koleżankami, z Alą, z którą chodziłam do klasy w liceum przez 3 lata, oraz z Martyną, którą w sumie poznałam przez wspólnych znajomych. Najbardziej przeraża mnie fakt, że obie są koniarami. Jakoś to będzie, no dam sobie radę chyba, co. Jedzie też z nami Bartosz, który w ogóle zarezerwował wyjazd dosłownie wczoraj, czyli dzień przed wyjazdem, także mega spontanicznie. A Bartosz jest to młodszy brat Ciechoma, Patryka, którego na pewno kojarzycie z mojego kanału, bo bardzo często się pojawią na odcinkach. A na wyjazd ale razem z obozami Kocham Wakacje Bud. Oczywiście w opisie zostawiam wam linka do tych obozów. Organizują wyjazdy i na ferie zimowe, i na wakacje. Dla młodszych, dla starszych, w Polsce, za granicą. Także naprawdę do wyboru, do koloru, dosłownie. No i w zasadzie chyba z takich podstawowych informacji to tyle. No i teraz możemy się przenieść do samej podróży, bo do Hiszpanii będziemy jechać autokarem, czyli podróż będzie dość długa. Także myślę, że sporo wam nagram. Jakieś odklejki, głupotki. No generalnie bierzcie dystans do tego vloga, bo myślę, że będzie mocny i ciekawy. Zapraszam na spędzenie 10 dni ze mną. W zasadzie tygodnia w Hiszpanii, a 10 dni łącznie z wszystkimi przejazdami, dojazdami i tak dalej, bo wiadomo, że autokarem się jedzie dłużej. Także miłego oglądania. Kocham was. Buziaki. Witam, jesteśmy we Francji. Przejechaliśmy Czechy i Niemcy. Zaraz będą jeszcze Włochy chyba, tak? Spałem. W sumie ja też. Dziewczęta. Przekazuję. Co mamy dalej przekazać? No ja nie wiem, co mam powiedzieć. No, ciężko, no. Paula jest nudna, śpi całą drogę, nie chciała lecieć samolotem i teraz się męczymy 30 godzin w autokarze. My nie śpimy, a ona, kurde, cały czas. 2 hours later. Tak, i śpi z pieluchą. Nie z pieluchą, tylko ze szmatą, widzowie. To jest szmata. A to kocy koreczki. Nie zabierajcie mojej szmaty. Jem kolanosy. Bardzo smaczne. Bardzo jeszcze tak książkę. Jedziemy, no. Dobranoc. Some kind of question, shouldn't even shake your hand. Thought you were the homie, still don't know me, it's so evident. 2 million fucking views and growing, follow my accomplishments. Akcja. Raz został pochwalony, że wydaje się na starszego niż jest i teraz uważa się, że nie wiadomo kogo ego mu wyskoczyło ewidentnie. Masz to po swoim bracie kochanym. O Jezu, jak ja wyglądam. 34 godziny w podróży mi nie sprzyja, jak widać. Masz na imię? Bartosz. Nie masz lat? Intelektualnie? Domina. 4. Dlaczego powiedziałaś, że masz intelektualnie 20 lat? Bo mam. Robiłaś sobie ten test? Prawie? A sprawdzałaś, ile jesteś warta wielbłądów? Nie wiem, ale wielbłąd to 32 tysiące, więc... 20 lat, tak ono wygląda jak dziecko na środku w szkole. A chcesz to już się położyć? Nie, jeszcze to... Mogę się mówić, to ci dałem to miejsce. A co, Bartosz, chcesz? Jeszcze godzina została jakaś. Ona przespała 30 godzin. Nie 30, tylko 24. 30. 24, ja to przeliczyłam, bo 10 godzin... To i tak, to jakbyś cały dzień spała. I w tym teście ci wyszło, że masz 20 lat? Nie, na tym teście mi wyszło, że mam 26. O Jezu! A Patrykowi wyszło, że ma 17. To my chyba ze 100 będziemy miały. No. Ej! Osoby, które nie mają znajomych, mają więcej IQ niż osoby, które mają znajomych. Bartosz? No, znajomy. Współczuję ci. Ale ja mam znajomych. No właśnie. No o to chodzi.
Ja się czuję jak w tym, takich dokumentach o zwierzętach. Czy to jest takie W dokumentach o zwierzętach. I że pokażę sobie jeszcze prawdziwe życie na tym. Tak już zupełnie. Ejołka! Wczoraj przyjechałyśmy jakoś około 20.40, 21.00 i dzisiaj idziemy już z rano na plażę, jeszcze przed nami śniadanko. Jesteśmy właśnie na jedzonku. No i o dziwo, jest naprawdę bardzo dobre, bo spodziewam się, że nie będzie mi tutaj smakowało jedzenie, ale jest naprawdę spoko i jest tego w ciul dużo, no patrzcie. Ja lubię ryż. Tak, Martyna jest fanką ryżu. Teraz wtedy nie będzie go jadła. O Boże! Hej, trochę creepy to się będzie najlepiej. No, szkoda, że nie mamy butelek, też byśmy tak zrobiły. Tam się idzie na stołówkę, a tutaj jest taki piękny ogród hotelowy, ale jest naprawdę śliczny. Jakieś palemki, kwiatuszki, coś tam. No, elegancko. Patrzcie, jak ładnie wyszło. No mega ładnie. I tam dalej idzie się na basen. Mogę wam zresztą pokazać. Są tutaj u nas 3 baseny. 2 odkryte i 1 zamknięty. Tak wygląda pierwszy basen i to jest ten głębszy, bo on ma 2,5 metra. W środku mamy jeszcze taką bardziej pływalnię i tam jest chyba kolejna, ale w sumie tam jeszcze nie byłyśmy, więc chodźmy to sprawdzić. No, trzeba zobaczyć. Tu jest taki basen, jeszcze tu wyjeżdżalnia. Wow, ale hardkorowe. Patrzcie, jak elegancko, tutaj ten słynny Tropics. Tutaj mamy kolejny klub, w zasadzie co 10 metrów, nawet nie. O kurde. Co jest grane w ogóle? No, także takie życie jest tutaj. Jak widać, tłumy masakryczne, bo do Tropicsa się wszyscy ustawiają. O matko. Musisz nas pokazać, jak siostry. Jesteśmy teraz we dwie, nie ma z nami Ali, bo Ala się źle czuje, zresztą ja swoją drogą też, ale stwierdziłam, nie no, trzeba korzystać, klimatyzacja nas troszkę rozłożyła, także na takich wyzwaniach przede wszystkim uważajcie na klimatyzację. Mi nic nie jest. Martyna po prostu jest niezniszczalna, albo odchorowałaś swoje przed wyjazdem, ale to jest taka opcja. Byłam chora przez klimatyzację w samochodzie. Minus. We are 14 years old! O nie, najlepiej, zawsze tak mówcie. Idziemy sobie, szukamy jakiejś fajnej miejscówki. W zasadzie miałyśmy iść do... Do you want to be in our TikTok video? Okej! This guy, okay? We are famous in Norway, yes. Could you say hi to my followers? Oh, hey! You as well? Are you no way! Yes. No way! And where are you from? We are from Norway. How about you? We are from Poland. Poland, you too? Yeah. Are you friends with the girls there? Do you know anybody in the club? Never forget this question. Okay, let's go. Okay, let's go. Hejka, ogólnie spotkaliśmy takich oto kolegów, którzy nam robili jakiś wywiad i potem zaczepili jeszcze dziewczyny, które oglądają też moje filmy i biedne zostały zmaltretowane i też musiały przychodzić wywiad. Może kiedyś na TikToku znajdziecie wy dla siebie ten wywiad. Chcecie kogoś pozdrowić? Moją rodzinę. Tak, ja też mam rodzinę. Ja pozdrawiam wszystkich Hiszpanów ogólnie. No, pozdrawiamy serdecznie. Hej widzowie, chciałam powiedzieć tylko, że jest gorąco i zabrałam Pauli kamerę i jest gorąco i to tyle. Heju, łyczko! Jesteśmy jeszcze nie do końca ogarnięte. Wczoraj byłyśmy na imprezie, więc mocno, bo jest właśnie 8. No nieważne, tak czy siak, jedziemy do Barcelony. Ale myślę, że będzie nam się podobało. Barcelona, piękne miasto. Na pewno wam coś nagram. Chciałbym jeszcze raz. Ładnie, fancy, fajnie. Jesteśmy totalnie, ale to tak totalnie zmęczeni tą podróżą. Myślę, że też przez to, że wczoraj byłyśmy w klubie i trochę poimprezowałyśmy. Mogłyśmy sobie w zasadzie darować ten klub, ale wiecie, to był taki pierwszy dzień i w sumie fajnie było pójść i tak zobaczcie, jak to w ogóle wszystko wygląda. I było fajnie, w teorii nie żałuję, w praktyce trochę. I teraz sobie chodzimy w Barcelonie, zrobimy zbióreczkę i idziemy w jakieś kolejne miejsce. No i pewnie porobimy też jakieś fotencje. Aczkolwiek nie wyglądam wyjściowo w tym momencie, bo jestem po prostu cała przepocona. Może zrobić zdjęcie. Pięknie! Przyszliśmy na lody, bo jest tak gorąco i w zasadzie ja, Bartosz i Martyna wzięliśmy totalnie to samo, czyli sorbet z cytryny, limonki i coś o smaku Blue Ice. Pewnie wyglądało, więc wzięliśmy. Właściwie Alicja ma wypasionego, jeszcze ci w ogóle do stylówki pasuje, taki czarno-biały. Idziemy właśnie na punkt widokowy. Jest ciężko, ale dajemy radę. Coming up to me like you still making music, man.
asked them kind of questions, shouldn't even shake your hand. Thought you were the homie, still don't know me, it's so evident. 2 million fucking views and growing, follow my accomplishments. I mean, hejka! Pozdrawiam mamę. A ja mamę, tatę, psa, kota, siostrę, babcię i dziadka. I moją mamę. Dokładnie, pozdrawiamy. Właśnie przyjechaliśmy na taki pokaz fontan, także czekamy, bo jest 21.30, a jest 21, nie wiem, 10? 15. 1.15. Uuu, dobrze, dobrze. Ale jak widzicie tam, jest cholerę, ale tam cholerę dużo ludzi, serio. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, no ale skoro stoją takie tłumy, to wydaje mi się, że to musi być fajne. No, powiem szczerze, że wygląda to zacnie, naprawdę. Dobra, mówiłam, że tam to wygląda, nie, że to wygląda w sumie jeszcze lepiej. Zmęczeni życiem, ale jest super. O, jak przyjemnie, taka mrzaweczka. Tego potrzebowałam po całym dniu chodzenia na słońcu. Myślicie, że to koniec? Otóż nie, moi drodzy, to dopiero początek. O kuźwa. Jezu! Boże, jest! You're no hero, so don't act like it. Please don't treat me like I'm your sidekick. 'Cause I watch TV, I see how life is, and it's not easy. But still I'm right here, screaming I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, yeah. Zimno? No, serio, przed chwilą narzekaliśmy, że za gorąco. Tam to jest ciężko dogodzić. Żeby nie było za mało przygód, właśnie się zgubiłam. Sama się zgubiłam, także tak creepy. Muszę znaleźć szybko swoich towarzyszy. Trochę przybał, nie powiem, że nie. To jest kolacja na zasadzie wszystko i nic, czyli rzeczy totalnie do siebie niepasujące, mianowicie ryż, pizza, frytki, warzywka i jeszcze tu są jakieś nuggetsiki. Jeszcze tu czekają owocki, ananas i arbuz, sosik, także życzę smacznego, bo myślę, że się na pewno najem. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. Szybki chodź zakupowy. Taka koszuleczka, takie spodenki, elegancko. Idziemy na imprezę, widzowie. Gotowy na imprezę. No także taka sytuacja. Nie wiem co, to wygląda jak jakieś mini kasyno. Takie gigantyczne pluszaki. Chciałabym takiego. Grasz? Kusi, co? Kusi, kusi. Masz za 2 euro chyba. Ale jest mała szansa na wygraną. Aczkolwiek fajne nagrody. Fajne pluszaczki. Co to jest to białe? To białe? Kurczak chyba. Albo jakaś sardynka? Nie wiem w sumie. Sardynka. Jakaś tak nie wiem. Nie wiem jak mogłyśmy wcześniej tego nie zauważyć, ale fajna miejscówka, fajna, fajna. Takie mini kasyno. Może nie wygląda jak kasyno, ale... Tutaj już bardziej to kasyno przypomina. Drodzy, zmieniam głos. Paula, super. Transformacja. Czuję. Transformacja. Glow up, widzowie. Jak to się nazywa, jak ci chłopcy mają ten głos? Mutacja! A nie transformacja. To jest grane. To się wytnie, bo to moja mama będzie oglądać. Ale przynajmniej będziemy miały pamiątkę na kiedyś. Tam, będziemy za 10 lat oglądać i będziemy sobie myśleć, Boże, jakie idiotki, nie? W ogóle obiecałam. Masakra. Tam, że nagrasz im nasze dziarki i tego nie zrobiłaś. Właśnie. Ale tak teraz? Cool, widzowie, cool. Co się w życiu liczy? Teraz, gdy po wszystkim wszystko jest już niczym. To jest Bartoszek. Byłaś dla mnie wszystkim. Co się w życiu liczy? Słyszycie to? To jest porażka. Ja nie wiem, co się stało z moim głosem, ale go nie ma. Chciałam was przestrzec przed najbardziej zdradliwym sprzętem, jakim jest klimatyzacja. Nie ufajcie klimatyzacji.
ona zawsze zawodzi. Jednak jak się wychodzi z zimnego do ciepłego, z ciepłego do zimnego, to cały czas, wiecie, to się tak kumuluje i obstawiam, że się przez to właśnie przeziębiłam. Dobrze, że pod koniec wyjazdu, a nie na początek, bo jakbym na początku już była taka rozłożona, to chyba bym sobie tego nie darowała dosłownie. Teraz wstałam, więc może ten głos też mi przejdzie w sumie. Zobaczymy. Kupiłyśmy lekarstwa z Alą. Mamy jakiś taki spray, który smakuje jak denaturat. Serio. Nie wnikajmy skąd wiem, jak smakuje denaturat. W sensie nie wiem tego, ale to jest tak jakoś mocno alkoholowe. Nie wiem, ale pani powiedziała, że to jest coś w stylu antybiotyku na gardło, więc... I mam jeszcze taki Nurofen w tabletkach, a akurat ten Nurofen jest super, bo on totalnie zbija temperaturę. Przeszliśmy się z dziewczynami na miasto, zrobiliśmy zakup i jesteśmy w jakimś sklepie i patrzcie, ile tu jest kierasów i żelków. Piosenka! Teraz musimy zostać w tym sklepie do refrenu przynajmniej. Hejka, dzisiaj jest mega gorąco. Moje gardło steel umiera. Ale jedziemy dzisiaj na wycieczkę do Tossa de Mar. Także się mega cieszę, bo zawsze chciałam zobaczyć ten kurort, bo widziałam na zdjęciach, że naprawdę tam jest przepięknie. Także na pewno wam coś nagram. Co, no nie przedłużam, lecimy po prostu. Załóżmy białe okulary i nie mówmy nic Pauli. Czek! Znowu V2, moi drodzy. Ale jest fajniacko, jest fajny, chłodny wiaterek i w ogóle ten statek tak zapierdziela. Patrzcie! Serio, jak jakaś taka mała motoróweczka. No piękna jest woda. Widać rybki, w ogóle całe dno widać. To wcale tak płyciutko nie jest. No ładnie, ładnie, to trzeba przyznać. Dobra, kurwa, zamykaj. Za chwilę, weszliśmy sobie na taki zameczek. Patrzcie, jakie ładne widoczki. Nawet nie wiesz, jak się starałam, żeby mi się ręka nie trzęsła. Pięknie. Chillujemy sobie teraz na plaży. Zaraz zresztą wchodzimy do wody, ale patrzcie, jakie tam są piękne widoczki. Bo jest ślicznie. I w ogóle tu jest strasznie głęboka woda. Ja tutaj stoję dosłownie na opuszkach palców, a tu jest... O, już teraz nie mam gruntu, a ja nie umiem za bardzo pływać. W sensie umiem, ale jest ciężko. Trochę jak taki tonący piesek. Czemu tu tak dobrze wszystko widać? Poopalałyśmy się trochę, pokąpałyśmy się w morzu i teraz przyszliśmy tutaj przejść w ogóle po mieście. Zobaczcie, jak to wygląda i to miasteczko jest przepiękne. Takie dosłownie jak z takich starych filmów. No i znalazłyśmy fajną restaurację dosłownie obok plaży, także mamy też ładny widoczek. No i wzięłyśmy sobie coś do jedzonka. Ja mam fish and chips, Ala ma pizzkę margaritę, a Martyna wzięła sobie spaghetti, znaczy jakiś makaron w sumie. Sama nawet nie wie jaki, także to będzie makaron niespodzianka, że pewnie zaraz oni doniesie. Patrzcie, jaki ładny widoczek. No robi wrażenie, porobiłyśmy sobie parę foteczek, także myślę, że coś z tego będziemy miały na Instagramka. A tu... No nie mogę. Wracamy do hotelu. Dzień dobry, idziemy zaraz zrobić warkoczyki. I to tak serio robimy te warkoczyki. Ala jest przerażona tą sytuacją. Ja się nie podejmuję tego wyzwania. Miałam na początku zrobić tylko ze swoich włosów. Potem wyszło, że jednak chcę zrobić sobie taki dodatkowy blond, pasemka. Takie, żeby były dłuższe. Finalnie wyszło, że robię takie. Jeden taki, więc będzie ciekawie. Nie wiem, co tu się dzieje. Paula, jak się czujesz? Świetnie. Ala, a ty jak się czujesz? Nie wiem, przerażona. Patrzcie, Paula, jak się wkręciła.
No mocno. Dlatego ja mówiłam, że szkoda mi włosów. Teraz żyć trzeba. Mhm. Nie miałam takiego, zawsze chciałam. Nie mogę z nich. To będzie bardziej niż tatuaże. Ojoj. Widzisz ten kolor? No. Ładnie. Pasują te kolory. No, pokaż. No, ładnie. Nie dotykaj. Pięknie. No mówię ci przecież. Nie no. No normalnie, jak warkoczyk. Uwaga, reakcja na żywo, na razie wygląda jakbym była łysa. O Boże. Gotowa? Boże, jak dziwnie. Gotowa? Jak jajko wygląda. Nie podoba mi się. Dziwnie chyba, nie wiem. Wybrzydzają. Nie no, nie jest źle. Dziwnie, jak łysa. Ale warkoczyki są ładne. Ale nie dla mnie chyba co. To jest chyba kwestia przyzwyczajenia. Bo to jest tak, że jak chodzisz w włosach takich jak ja ciągle, takich rozwalonych i nagle ci je tak uliżą, to po prostu jest taka reakcja nagła. Ładnie. Na pewno. No tak. Ale będziemy tego żałować. Obie? No. Wiesz, ile ty masz tego żelu teraz? Tego nie rozplączysz tak łatwo. Patrzcie. To powaga. To już stąd depresyjnie. Idealnie na zdjęcia. Miałyśmy robić sesję i miały to być ładne warkoczyki. A one chciały mnie na to namówić. You know hero, so don't act like it. Please don't treat me like I'm your psychic. Cause I watch TV, I see how life is. And it's not easy, but still I'm right here. Fajnie, ja się już przyzwyczaiłam, bo cię widziałam od początku. Ale trochę łysą. No. Ale chcesz coś powiedzieć? Ja tam się czuję zrówno. No chyba tak. Paulina, bo ja ci powiedz, czy jest równo. No fajne. Nie może ci powiedzieć, czy jest równo, tak. No nie. Ale nie wiem, ciężko stwierdzić, no. Cała prawda o Pauli. O świeci. Paula chodzi w tłustego. Kadr bardzo. Ja smalcem usmarowała. No, Paula nie myje włosów. Smalec. Ej, ale pasuje ci do oczu ten zielony. Może mogłam sobie dwa takie zrobić. Nie mogę, jak ja wyglądam w ogóle. Jakbym nie była łysa, może. Nie będę dostawać na. No trochę łysa. Patrzcie, jaka ładna miejscówka. Pokażę wam, sobie, pokażę wam. Proszę bardzo, jak elegancko. Tutaj sesja się robi. YouTube. Siema! 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 Chciałabym powiedzieć parę słów, cieszę się, że nie dałam się namówić na te warkoczyki. I tak koniec. Chciałam smalec na głowie. A mi się podobają. Fakt, pomijmy, no mi się, ja już się przyzwyczaiłam tak szczerze. Ty masz smalec, ja miałam mieć 5, mam 6. Tyle problemów. Kłaczek, sorki. Mieliśmy już takie ostatnie zebranie z grupą, z którą przyjechałyśmy. No i w sumie było trochę smutno. Jerry jest najlepszy. Ewidentnie, co nie? Tak, Jerry top, naprawdę. W ogóle wszyscy ludzie tutaj z wychowawców pani są Ania top też, totalnie. Ja pozdrawiam panią Anię. Pani dokładnie, Ania, ja też pozdrawiam. Bo jak byłam na niektórych obozach, na przykład z innych biur, jak byłam młodsza, mimo wszystko jakoś tak miało się taką nienawiść do tych wychowawców, bo oni zawsze wszystkiego tak zabraniali. No niekoniecznie szli nam na rękę, że tak powiem, z niektórymi sprawami. A tutaj jest kompletnie inaczej, więc w ogóle tak. genialnie wychowawcy. Świetna kadra. Jest super, polecam. Dokładnie. Teraz idziemy kupić jakieś jedzonko. Dzisiaj jest już nasz ostatni dzień tutaj, dlatego idziemy kupić jakieś jedzonko, jakieś picie na drogę, a potem się szykujemy i idziemy na melanż ostatni, ale mam nadzieję, że będzie najlepszy. A rano o 6 czeka nas wschód słońca, także będzie kozacko. O, jak ładnie zapachniało. Witam. No, czas na zakupki. Żeby nie było, to nie tylko moje. Nie no, to nasze wspólne. Patrzymy na jakieś ciekawe słodycze stąd, żeby coś nowego potestować. Ja wiem, że mój głos jest mega irytujący, dlatego sorry. Wybaczcie. Mam nadzieję, że to nie potrwa długo. Dobra, chyba finalnie się spakowałam. Dziewczyny wróciły z imprezy. Jak widać, śpią. I ja też w sumie zaraz lecę w Kimkę. Ale mnie słońce spaliło, czuję to widzicie. Masakra. Hejka, właśnie idę na wschód słońca, także mega fajnie. Wschody słońca są zdecydowanie lepsze niż zachody. Jesteśmy na tym wschodzie, o którym wam mówię. Powiem wam, że bardzo dziwi mnie fakt, że tu jest naprawdę sporo ludzi. No tak naprawdę sporo. Podejrzewam, że to ludzie, którzy po prostu wyszli z imprezy. I pamiętajcie, że zapraszam na mojego Instagrama paula.ety oraz na TikToka paulinka.kobus. Jeżeli tam nie wpadniecie, to będę was prześladować w nocy, także radziłabym wbić. Plus są fajne foty z Hiszpanii i w ogóle z wszystkich moich wyjazdów, których było dość sporo w te wakacje, także zapraszam, jeżeli chcecie być na bieżąco. A warto, naprawdę warto.